Rower towarzyszy Danielowi Warachowi od dziecka. Zaczynałem w 100 milu, od, od, od 10 roku życia. Później do grupy zawodowej, przyszedłem do Mikomaxu, do, do, do łodzi. No i tak w sumie trzeba było żyć. Poszło się do pracy, funkcjonuje się do dzisiaj. Prowadzimy sklep, tak jak mówię, przy tym się bawimy. Jakiś tam próbujemy wynik zrobić. Zbieramy jakąś tam większą, mniejszą grupę. No i tyle przyjeżdżają faceci i kobiety. Miło spędzony czas, no. Dwie, trzy godziny zawsze tam dziennie, żeby tam się przejechać, spotkać, pośmiać. Na wesoło. Dzisiaj to zarówno pasja i amatorskie starty w wyścigach, jak i praca zawodowa. Jak mówi Daniel Warach, to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Pasja jest od, 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 można powiedzieć od zawsze, od małego. Byliśmy na szczytach polskich w Brodnicy, gdzieśmy tam powalczyli w sumie w kategorii M30. Powalczyli szóste miejsce. Blisko i daleko, jak to się mówi. No, po tylu latach, tam można jakiś tam powiedzieć wynik na mistrzostwach Polski. No i co, zawsze gdzieś tam się kręcimy jeździmy na, na puchary Polski taka typowa pasja. No. Teraz bardziej zabawa niż, niż jakieś tam e, ściganie takie na poważnie. Mają swoją grupę, wspólnie trenują, bawią się i startują w zawodach. Mają też sukcesy na swoim koncie. Dla naszego rozmówcy najważniejszym był ten wywalczony w Brodnicy. Szóste miejsce, chociaż można powiedzieć, że ten Puchar Polski tutaj w Łuczku, trzecie miejsce też, fajnie tam satysfakcja, ale no, za Polski, takie pod ukoronowanie wszystkiego. Jak się okazuje, niezależnie od wieku pasji można się oddawać i czerpać z tego, co się robi satysfakcję. Schoby można też uczynić swój sposób na życie.